Trzech nierozłącznych kupi, jak trzy nierozłączne paski na dresie. Space on, mięśnie. Wojtas, prawo jazdy and Bawara. Walo, mózg. No dawaj tą straszną opowieść! Czekaj! Daj mi się wykaszleć, nie? Dobrze, niech kaszle, bardziej w turban daje wtedy! Kurna! Zajebiście! No dobra, to słuchajcie tego! Jakiś czas temu, jak jeszcze szerszeniem jeździłem, miałem dużo interesów do załatwienia jednego dnia, bo to się z taką laską z netu ustawiłem, a się okazało, że mnie wystawiła i na mokotów niepotrzebnie pojechałem. Potem stara dzwoni, że woda cieknie w kuchni i po jakąś uszczelkę do zlewu trzeba było jechać. Potem do ziomka takiego na Tarchomin po nasiona, wiadomo, ogólnie z fury prawie nie wysiadałem. Wracam z tego Tarchomina i nagle chuj, palone z gaz. Kręcę, nie odpala. Co jest, kurna, koniec gazu? Nie no, w butli ciągle 1/4. Patrzę, a tu benzyny nie ma. Okazało się, że z tego pośpiechu zapomniałem przełączyć i cały dzień jeździłem na benzynie. Wyjeździłem wachy za 61 zł. Nie gadaj. No, całe szczęście, że to kradziona była, bo ze stacji bez płacenia odjechałem, ale i tak prawie zawału dostałem. Rzeczywiście straszne. Dobra, Spejson, twoja kolej. No, nareszcie. Dobra, podobno, nie wiem czy to prawda, ale podobno jest taki polski ptasi demon, który żywi się biedą. Bogatych nie rusza. Pojawia się w księżycową pełnię, zwabiony zapachem cebuli. Przyfruwa nie wiadomo skąd i atakuje z góry jak sowa. Chociaż bardziej orzeła przypomina chyba. Nazywa się Orzeł Biednik. Ale bredzisz. No nie? Najstraszniejsza opowieść, jaką słyszałem, to że, i to nie podobno, tylko na pewno, bo mi dziadek opowiadał, że za komuny jeździła taka czarna Wołga, taki ruski samochód, jakby ktoś nie wiedział. No przecież wiem! Ja nie wiem. I porywała dzieci. O kurna, i co z nimi robiła? Nie wiadomo, bo żadne nie wróciło. Tak, gówno prawda. Jakby tak było, to by starzy zgłosili na policję. Milicję. No, i od razu by go złapali. No właśnie, gówno prawda. Nie złapali, bo Wołga nie była ze świata żywych. Tak jak Polonez Wojtasa. Trup. I spadaj, co? Nie trup, tylko z piekła. O-o! No, to żeś teraz przysrał, to już Spejson mniej bredził chyba. Miały być prawdziwe opowieści. Ta jest prawdziwa. Co ty gadasz, tato? No i pan Wiesio się zjarał. Mówiłem, żeby otworzyć okno, bo dym leci na mieszkanie. Co ty, młodzian, mnie to nie rusza. Wódeczka to co innego. Zgadza się, jestem leciutko tętego. No ale trzeba korzystać, jak żona ma nocną zmianę. A jak? Mimo, że jestem napruty, myślę w miarę trzeźwo i wiem, że czarna Wołga znów zaczęła się pokazywać. I to na Grochowie. No i pytam się jej, jak masz na imię, Sylwia? A ona, Błażej. No, to wytrzeźwiałem w 10 sekund. I mówię jej, znaczy mu, chłopie, jesteś biedny, nie stać cię na fryzjera, spokojnie, moja sprawa. Ale to se przynajmniej wąsy zapuść do tych długich włosów, bo jak i ty byś był nawalony, to mogłoby się skończyć niezłym przypałem. O, a propos kutasa, to czekaj chwilę, bo jak się nie odleję, to się zaraz zesram. Tego. Wojtas, zobacz! Nie mogę teraz, bo se dres obleję. Wojtas! No mówię, że nie mogę się odwrócić. Kurwa, się oblałem. Czyli nawet gadać nie mogę. A kurwa. Czarna Wołga. Stać! Zacz!
Zatrzymać się! To nie jest dziecko! Przecież wypuść go, to nie jest dziecko! Może i wzrostem podobny i równie głupi, ale jest dorosły! Nie wierzysz, to sprawdź, jakie ma włosy na jajach! Na jajach! Ale bzdury, ta czarna wołga. Może jeszcze co? Może prowadził ją sam diabeł? No przecież sam tato mówiłeś, że to prawda. To ja z Wojtasem nie wierzyłem. Tak? A, to wina, a raczej zasługa wody. I co robimy? Przecież trzeba go jakoś uwolnić. Telefonu nie odbiera, ale może jeszcze nie jest za późno. Tu tylko jedna osoba może pomóc. Zwariowałeś, przecież to 200 i to bez faktury. Z faktura, to mi to na firmę dacie. No, czyli jeszcze drożej, to już w ogóle się nie opyla. A gdybym powiedział, że jest ktoś, kto zrobi to taniej? Czyli na odpierdol? No, to ja to bym się raczej zdecydował. Nie, jak dla siebie. Co ty gadasz? O! Baba szeptucha, uroki, czary, zabobony, klątwy, obiady domowe. Pojebało. Czytaj dalej. Płacisz ile możesz. Idziemy. Co ona gada? Nie gada, tylko szepczy. To szeptucha przecież. Cisza! Ba w debili zmienię. Nie, to space bezpieczny. Opłaciło się chodzić na siłkę zamiast do szkoły. Jak będziecie przeszkadzać, to nie będę mogła się skupić. A jak się nie skupię, to pomylę zabobony i jeszcze komuś krzywdę zrobię. Pół biedy wam, ale o siebie się boję. Niewiele zębów już mi zostało. O. Dobra, nie niedziela. Zdjęcie zaginionego. No to tak wygląda. Nie! Jak wrócicie do domu, zjedzcie po 3 cebule i popijcie czymś niedobrym. Piwem może być piwo, bo my bardzo piwa nie lubimy. No to może być piwem. Po 3 cebule popijcie piwem, a zguba znajdzie się, nim wzejdzie słońce. Naprawdę tylko 2 złote mogliście zapłacić? Nie, no jeszcze... Oła! No, tylko 2 blachy, bo tyle akurat mieliśmy. No trudno, dobre i to. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Babciu, jak można tak kłamać? Znowu podsłuchiwałaś? Jeżeli mam być kiedyś szeptuchą, to muszę. Muszę? To śmierdzi z ryja, bo się gównem zajada. Zapal świecę, pamiętasz zaklęcie? Nie. Światła nie umie zapalić, a za bobonami chce się parać. Hakuna matata, gęba szczerbata! I to znaczy nie gęba szczerbata, tylko widna chata miał być. O Jezus. No i masz, następna trójka poszła się jem. To znaczy oczywiście zrobiłam to specjalnie. Czego się dzisiaj nauczyłaś, wnusiu? Z zaklęciami trzeba ostrożnie? Bingo! Być może będą z ciebie ludzie. Nie, to nie jest dziecko! Sprawdź włosy na jajach! Siema? Nie za mały? Faktycznie, niskawy. Słuchajcie, dziewczyny, żadna z nas z nim chodziła nie będzie. Zresztą już tyle wypiłyśmy, że nawet wydaje mi się słodki. No w sumie. Dobra, typie, odstawiasz taniec erotyczny, czy mamy szukać następnego? A mogę wcześniej drinka? Jasny, imprezowóz mamy razem z Barkiem. Zgadza się. Wszystko opłacone z góry przez świadkową. Dziękuję. Dzisiaj ja będę królem wystąpił. Edeku, miały być po 3 cebule, a ty już 5 wsuwasz. Po pierwsze, to trochę u mnie z liczeniem na bakier, a po czwarte, to mi posmakowały. No nie odbiera, nie ma co. Ale wiadomość mi przysłał, o, zdjęcie jakieś. Co? O kurwa, już powalu! Jakiś demon, diabeł! Co wygląda jak dziewczyna, chce mu odgryźć pindola! Co ty gadasz, pokaż! No zobacz! No gdzie jest, nic nie widzę! Co?
A, bo to było te znikające zdjęcie. Kurwa, trzeba ratować Wala. A po co? Już za późno. Co za późno? Najwyżej będzie strzał na siedząco. Tylko gdzie on jest? Pod dyskoteką. Skąd wiesz? No bo neon było widać za oknem na zdjęciu. Co? I dopiero teraz mówisz? Za mną! Miałeś rację. Ty faktycznie miałem rację. Ale jaja, pierwszy raz w życiu niepokonany! Spejson Musk! Margo, skup się, bo nie ma czasu. Wyciągnij Wala z tego samochodu, a następny weekend chlejesz za darmo. Naprawdę? Stawiasz? Nie ja, tylko Walu, ruchy! Co to ma znaczyć? Nie puszczaj! Spokojnie, mordo! To ja, Spejson! Już jesteś bezpieczny! I to się nazywa panieński naparkiet! Co narobiliście, kretyni? 6 wstawionych i chętnych laseczek! Ja sam, bo kierowca się nie liczy! Alkoholu do oporu i to za darmo! Tylko palić w środku nie można, no ale to bym jakoś przeżył! To przychodzi taki debil i mnie wyciąga siłą! Przecież krzyczałem, żebyś mnie zostawił! Walu, co ty bredzisz? Jakie panienki! Ja nie pamiętam, żeby kiedykolwiek jedna miała na ciebie chęć, a tu 6? Chyba sam nie wierzysz w to, co mówisz! Teraz to już sam nie wiem, czy to była prawda. Ale alkohol czuję, że piłem. Czyli zajebiście! No, w sumie... Ej, mordy, a co od was tak okrutnie cebulą zapierdala? No właśnie! Kto tu tak pięknie cebulą zapierdala? O kurwa! Orzeł biednik! Zgadza się! Szykujcie się na śmierć, gałodupce! Proszę pana, to jakieś nieporozumienie! Nieporozumienie? To stożkowy filtr powietrza w silniku z instalacją LPG! Zaczyń, dogadajmy się jakoś! Czego chcesz? Forsy? Kurna, nie mam akurat przy sobie, wy macie? Ja nie mam! Ja mam tyle samo! Doskonale! To mnie jara najbardziej! Że z takiej odległości za pierwszym razem! Szef to ma oko! No nie bardzo, to miało być na postrach! Celowałem w przeciwną stronę! A po co, jak za martwego więcej płacą? No właśnie! Im mniej forsy przytulę, tym mniejszą dolę będę musiał ci odpalić! Bardziej po polsku się nie da. Dzięki! Egzorcysta za niecałe 300, ale mieliśmy farta! Dziękuję za uratowanie życia! Nie ma za co, chciałem tylko nastraszyć biednika. Wystawiliśmy domino na przynętę, ale okazało się, że jesteście biedniejsi. Ta, biedniejsi! Chyba nie widział, jaką furą jeżdżę. Długi też cię liczą. A. Przepraszam.